Ponad 2 tygodnie temu do burmistrza Nowogrodzca wpłynął wniosek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, której przewodniczącym jest radny Artur Kozioł, w którym komisja wnioskowała, tu cytat, o rezygnację bądź ograniczenie kosztów organizacji imprez gminnych, to jest Dni Nowogrodzca i Festiwalu Sznabla, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na priorytety, to jest utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych. Zapytaliśmy przypadkowych mieszkańców Nowogrodzca i gminy, co sądzą na ten temat. Jeśli chodzi o festyny, no to w sumie to jest jedyna jakaś impreza nasza, coroczna. Nie chciałby pan, aby była zlikwidowana lub ograniczona? No nie za bardzo, że to w sumie jest takie, że tak powiem, w każdym mieście, tym większym, to się coś takiego dzieje. I no, byłoby szkoda, żeby u nas też coś takiego zaprzepaścili, nie? Ja w pełni popieram. Wszystko dla dzieci, bo dzieci są najważniejsze, nie? Imprezę zawsze można przełożyć, pani, zrobić jakąś mniejszą. Żeby się dostać tutaj do przedszkola, no to słyszałam, że trzeba 2-3 lata wcześniej dzieci zapisywać, to przecież jest śmieszne, prawda? Wydaje mi się, że to już jest tak zakorzenione, te dwie imprezy tutaj w naszym miejscowym środowisku, że byłoby błędem robienie. Trzeba innych sposobów na to, żeby znaleźć pieniążki. Gdzie indziej tych pieniędzy tak, szukać? Oczywiście, są duże możliwości, tylko trzeba poszukać, pomyśleć. Co roku, wiadomo, ludzie z dziećmi wychodzą gdzieś posłuchać głośno muzyki czy coś, jakieś festyny, dzieci idą, się bawią. Także z tego to akurat bym nie rezygnował. To jest potrzebne, co roku. Nie chciałbym, bo to jest mało kultury. Jakby było dużo, to jest mało. To jeszcze to zabrać, no, tak uważam. To mieszkańcy, a burmistrz Nowogrodzca w odpowiedzi na wniosek komisji odpisał m.in., że rezygnacja z organizacji tych imprez lub częściowe ograniczenie, czyli realizacja wniosku komisji, spowodowałaby straty finansowe, a oszczędności zero. Miesiąc przed organizacją festiwalu rezygnacja jest po prostu niemożliwa. Zerwanie umów z winy zamawiającego. Jest to ewidentnie strata, w naszym przypadku ponad 100 tysięcy złotych. Intencją wnioskodawcy jest tak zwana oszczędność, żeby te środki przeznaczyć na organizację oddziałów przedszkolnych. Myślę, że nie tędy droga. My te pieniądze w budżecie wygospodarujemy w inny sposób. Zresztą już podjęliśmy takie działania, ale chcę podkreślić, że od wielu lat gmina w naukę i kulturę inwestuje. Przykładem są nasze nowoczesne placówki edukacyjne. Myślę o przedszkolu w Nowogrodzcu, przedszkolu w Zebrzydowej. Utworzyliśmy przez te lata 308 miejsc dla naszych dzieci najmłodszych, które korzystają z tej edukacji. Na poprzedniej sesji informowałem radnych Rady Miejskiej i rodziców, że gmina wygospodaruje środki. Niemniej jednak, jeżeli mówimy o współpracy, warto, żeby radni wskazywali źródło finansowania. Nie składali tylko informacji czy wniosek o potrzebie, bo ja tej potrzeby jestem świadomy. Chodzi tylko o to, żeby wskazać po prostu, skąd te pieniądze przeznaczyć na to zadanie. Wskazywanie rezygnacji z festiwalu, nie ukrywam, byłoby to wielką stratą i wręcz zaprzeczeniem rozwoju i naszej gminy. Staranie wielu ludzi od 10 lat, aby utworzyć festiwal, aby on po prostu trwał, żeby się rozwijał, żeby miasto dzięki temu też i mieszkańcy mogli szczycić się i mieć chlubę, że taki festiwal w ogóle powstał, no jest ewidentną stratą. Zaniepokojona pomysłami radnych z klubu Skutecznie i Razem jest także dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Podkreśla, że gdyby festiwal został odwołany i musiałyby zostać zapłacone kary, pod wielkim znakiem zapytania stanęłaby organizacja wszystkich imprez w gminie. Odwołanie festiwalu i Dni Nowogrodzca, gminnych wydarzeń kulturalnych, które są wizytówką miasta i gminy, spowoduje po pierwsze stratę finansową wynikającą z poniesionych już nakładów finansowych oraz kar umownych w kwocie 160 tysięcy i utratę dofinansowania w kwocie 54 tysięcy z Ministerstwa Kultury, o które staraliśmy się co roku od ponad 5 lat, z programu, którego celem jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej światowej kulturze muzycznej. Zatem jest to ogromne wyróżnienie dla
w skali całego kraju. Tylko 60 takich projektów jest dofinansowanych w Polsce. Po drugie, strata finansowa będzie skutkować odwołaniem pozostałych wydarzeń kulturalnych w bieżącym roku, takich jak Pieczenica, Dożynki Gminne, Święto Chleba, Festyn Kwiatowy w Wykrotach, Święto Kresowe w Gierałtowie, czy Biesiada Gajowego w Zagojniku i Kolęda w Nowogrodźcu. O łącznym budżecie 138 tysięcy złotych. Mało tego, ograniczy to środki również na działalność zespołów ludowych, naszego dziedzictwa niematerialnego, do ochrony którego gmina jest zobowiązana. Tylko w tym roku z działań muzycznych specjalnie dla najmłodszych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sznabla skorzysta ponad 600 dzieci. Na wieczorne festiwalowe koncerty każdego roku przybywają setki melomanów z gminy, powiatu, ale i całego kraju. Jestem zbulwersowana tą wieścią, kiedy dowiedziałam się, że ma być albo odwołany ten międzynarodowy festiwal sznablowski, bądź w ogóle zlikwidowany w latach następnych. Ja jestem nauczycielem muzyki przez 38 lat tutaj w szkole, najpierw podstawowej, później w gimnazjum. Przygotowywałam uczniów jako potencjalnych odbiorców kultury muzyki, czyli były różnego rodzaju koncerty muzyczne, gdzie uczniowie poznawali różne style, różne instrumenty. No i po prostu to było takie przygotowanie jako odbiorców kultury. Byłam wręcz szczęśliwa, kiedy się dowiedziałam, no wiele lat temu, w 2009 roku, jak po raz pierwszy odbył się festiwal sznablowski. Początkowo on miał tutaj zakres dużo węższy, ale z czasem stał się tak popularny, że teraz już jest międzynarodowym festiwalem. Prowadząc chór środowiskowy Harmonia, uczestniczyliśmy rokrocznie, ale najpierw tylko w części tej takiej dodatkowej, czyli mszę świętą, która zawsze w okolicach 24 maja odbywała się i my wykonywaliśmy utwory również sznabla. W tegorocznej edycji festiwalu Nowogrodziecki Chór Harmonia ma wystąpić w czwartym festiwalowym dniu razem z chórem Politechniki Wrocławskiej. To niesamowite wyróżnienie. Rozwijać, nie zwijać, bo zwinąć jest bardzo łatwo, ale przyzwyczajanie społeczeństwa do odbioru kultury to jest proces taki stopniowy i to jest bardzo ważne, że my to robimy, że to się tutaj dzieje i idziemy w tym kierunku, żeby jak najbardziej rozwijać i to byłoby bardzo przykre, gdyby jednak decyzja części, bo to wiadomo, że radni to nie wszyscy są mieszkańcami Nowogrodźca, że mieszkańcy innych też miejscowości odebraliby nam, Nowogrodźcowi, to co jest najistotniejsze. W rozmowach telefonicznych poprosiliśmy o opinię w tej sprawie niektórych sołtysów gminy Nowogrodziec. Byli zgodni, że o likwidacji wszelkich imprez kulturalnych nie może być mowy, bo to byłoby ze szkodą dla społeczności lokalnych. Mniej drastycznie podchodzą do kwestii pewnych ograniczeń kosztów gminnych imprez, jeśli byłaby rzeczywiście taka potrzeba. Zapytaliśmy u źródła, a więc przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Nowogrodzieckiej Rady, Artura Kozioła, czy to był rzeczywiście trafiony pomysł radnych klubu Skutecznie i Razem. To nie był pomysł, tylko sugestia Komisji Oświaty. Z tego tytułu, że no, gminę mamy zadłużoną, nie ma w budżecie środków rezerwowych, które można by było w tym roku nam wynikła sytuacja, że no, musieliśmy utworzyć dwa nowe oddziały. No, burmistrz tutaj twierdził, że no, musimy się pochylić gdzieś, poszukać te środki. No to po prostu tutaj jest tylko sugestia Komisji Oświaty, a nie, że likwidujemy i tak dalej. No ktoś tutaj to źle interpretuje, źle odbiera. Znaczy tu chodzi o oszczędzone środki na strajku nauczycieli. Jest tam ponoć około 200 tysięcy, nie wiem dokładnie ile tam jest. No i tutaj też, no, jeśli nie znajdą się te środki, no oczywiście ważniejsze jest dobro dzieci niż zabawy w naszej gminie, tak? Nikt nie mówi, że całkowicie zlikwidujemy imprezy, tylko chcemy tutaj, jeśli już dojdzie do tego, że tych środków nie znajdziemy, no to po prostu możemy po prostu ograniczyć troszeczkę wydawanie na te imprezy. Tak jak Dni Nowogrodźca, no mamy lokalnych wykonawców, którzy mogą wystąpić, no po to te dni są, żeby się nasi lokalni przedsiębiorcy i wykonawcy pokazali, tak? Jeśli nas na to nie stać, no to jeden rok możemy sobie gdzieś tam troszeczkę uszczuplić, ale wcale nie, że nie będziemy organizować. Jesteśmy za, oczywiście, za kulturą w plenerze i, no i to jest
priorytet i to jest bardzo dobre. Według radnego w tym momencie nie ma już zagrożenia dla festiwalu i Dni Nowogrodźca oraz powiedział nam, że w kolejnych latach też radni nie będą chcieli likwidacji. Przyznał, że być może we wniosku padły za ostre słowa. Jednak się gdzieś tam znalazły, burmistrz tutaj się postarał, także środki zostały znalezione, został utworzony kolejny oddział przedszkolny. To już dziś wiadomo? Tak, tak. Już na BIP-ie burmistrz opublikował. Festiwal Sznabla już w przyszłym tygodniu. Dni Nowogrodźca, jak i wiele innych gminnych imprez w miesiącach letnich. A przed nowogrodzickimi radnymi i burmistrzem 4,5 roku bieżącej kadencji. Pewnie wszystkim wyszłoby na zdrowie, gdyby takich zaognionych sytuacji było jak najmniej.